Pani profesor, dziękujemy serdecznie za wizytę w studiu obserwatora Finansowego. To ja dziękuję za zaproszenie. Ostatnio w ostatnich tygodniach robi furorę pojęcie polikryzysu. Mamy splot kryzysów, które wystąpiły w ostatnich latach trwają nadal. Jest to kryzys ekonomiczny, finansowy, kryzys związany z pandemią, teraz wojna rosyjsko-ukraińska. Czy to wyjątkowa sytuacja? Ja się doliczyłam 14, takich, taką listę sobie zrobiłam tych kryzysów i myślę, że pod tym względem to jest sytuacja, z której chyba jeszcze nigdy świat i gospodarki się nie, z, z taką sytuacją nie zdarzyły, żeby aż taka była multiplikacja kryzysowa. Myśmy wcześniej rozmawiali zanim ta, ten, to pojęcie polikryzysów się pojawiło, to pan Adam Dortos Pan profesor ze Stanów Zjednoczonych podkreśla ciągle tę, tę polikryzysowość, czyli tę wielość kryzysów. I to jest dlatego, też to już kiedyś o tym mówiłam w naszej rozmowie, dlatego ta sytuacja jest. I je, znacznie gorsza niż wtedy, kiedy wystąpił wielki kryzys lat 29-33. Tam była sytuacja klarowna, to był kryzys gospodarczy. A w tej chwili nakładanie się na siebie tych różnych kryzysów, jeden kryzys goni drugi, jest absolutnie nietypową sytuacją i właściwie nie widać rozwiązania, bo nie ma jednoznacznego rozwiązania. To jest swego rodzaju węzeł gordyjski i potrzebna. Potrzebne są aleksandryjskie rozwiązania, ale tych rozwiązań nie ma, dlatego że to splątanie jest tak wielkie. I teraz powstaje pytanie: dlaczego tak jest? Co to się stało? I czy to jest. Bo, czy my możemy to wiązać tylko z tym, co się dzieje dzisiaj czyli wojna w Ukrainie i, i, i wcześniej COVID? Już moim zdaniem, podskórne siły już były widoczne znacznie wcześniej. Ale właśnie, skoro tak pani stawia sprawę, to teraz pytanie, jakie są praźwiordła kryzysu? Polityczne, ekonomiczne, a może moralne? Jeszcze, jeszcze wracając do, tej, do tego określenia polikryzysy czy kryzysowa multiplikacja to jest jeszcze jedno określenie, które w tej debacie jest. E, używane, mianowicie permanentność kryzysów, czyli taka stałość występowania kryzysu. To też nie jest nowa kwestia, ponieważ e, znany profesor amerykański, profesor e, Rubini, znany doktor DUM, czyli on ma pseudonim doktor DUM, czyli doktor Zagłada, zasłyn, zasłynął z tego, że przewidział kryzys 2008 roku jako jeden z nielicznych, on e, e, u, 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 uważa, że Yy. Właściwie musimy, sytuacja jest taka, że musimy się pogodzić z tym, że ciągle będą te kryzysy i jeszcze będą się na siebie nakładać. To już napisał w książce Ekonomia kryzysów, i że właściwie kryzysy muszą zająć. Jako permanentne zjawisko, nie jako cykliczne zjawisko, tylko jako permanentne zjawisko muszą zająć należyte miejsce i w teorii ekonomicznej, i w praktyce. I słowo per, per, permanent crisis crises, zdobyło, znowu weszło do, to jest charakterystyczne, jako słowo roku do słownika brytyjskiego jako słowo ubiegłego roku, czyli 2022 roku, czyli ta permanentność kryzysu, tylko, nie tylko te polikryzysy, ale permanentność kryzysu i a wcześniej, wcześniej dwa, w roku wybuchu pandemii tym słowem roku był akronim wuka, pokazujący niepewność, narastającą niepewność, zagrożenia itd. I te, już te akronimy, czy te, czy te słowa, które są uznawane jako słowa roku, pokazują złożoność naszego świata. Pokazują kataklizmy, pokazują całe, całe nieszczęście, jakie na świat spadło w ciągu tych ostatnich, no, ja wiem, trzech lat. Ale, jeszcze raz podkreślam, było pod glebie znacznie wcześniejsze. I i te, i, te, I te czynniki, które stanowią podglebie tej, tej multikryzysowości, tej kryzysowej multiplikacji, ja, ja postrzegam jako właśnie jako główne czynniki tego co się obecnie dzieje i jako główna przyczyna tego że tak trudno jest znaleźć rozwiązanie właściwie cały świat nad tym się skupia cały świat nad tym pracuje ale głównie skupiamy się na tych dwóch czynnikach wojna i COVID a to jest dalece bardziej złożona złożona sytuacja i teraz jak, jakie, jakie są te czynniki moim zdaniem absolutnie zasadniczym czynnikiem, podłożem, pod glebiem jest ogarniający świat, ogarniający świat przesilenie cywilizacyjne. Czyli sytuacja, kiedy jedna cywilizacja się kurczy, a przychodzi następna, to jest taki kapitalny remont świata, remont, który polega na zmianie ścian nośnych. I teraz dlaczego no, mieliśmy cztery cywilizacje łowiecko-zbieracka, rolna i... Przemysłowa, czyli industrialna, a teraz mamy nową, opartą na yy, yy, sztucznej inteligencji. Ale jak popatrzymy historycznie, to każdy, prze, prze, yy, każdy przełom cywilizacyjny, jak zbadamy te, te przełomy, które się dokonywały, to były albo wojny. Albo jakiś chaos, albo jakieś protesty. No, rewoluc... Wystarczy powiedzieć, że rewolucja, pierwsza rewolucja przemysłowa technologiczna przyniosła zmianę mega systemu, czyli i przyniosła industrializację w gruncie rzeczy, czyli ten cywili... czyli przeszliśmy od cywilizacji rolnej. No, nie przeszliśmy, bo to nie jest tak, że przekraczamy próki jesteśmy już gdzie indziej, bo to jest długi, trudny proces. I nastąpiło tak głębokie nastąpiły przemiany, że zmienił się megasystem. Feudalizm był stopniowo wypierany przez kapitalizm, bo kapitalizm rozwinął się właśnie w warunkach cywilizacji industrialnej. I teraz jeżeli jest to tak, jeżeli są to tak głębokie przemiany i tak budzące Różnego rodzaju kontrowersje i problemy społeczne. No wiadomo, że przy pierwszej rewolucji przemysłowej były ruchy ludystyczne, czyli polegające na tym, że próbowano nawet niszczyć maszyny po to, żeby uratować system manufakturowy. W tej chwili, moim zdaniem, mamy podobną, znaczy bardzo głębokie przemiany związane z tym przesileniem, ponieważ nie znamy do końca, potencjału czwartej rewolucji przemysłowej, która, te, te, potencjału sztucznej inteligencji, a każda nowa technologia ma ciemną i jasną stronę. I teraz my ujawniają się także ciemne strony nowych technologii. Dzisiaj na yy, yy, w tym debacie na Światowym Kongresie Kopernikańskim właśnie podkreślano, jak bardzo te nowe technologie, które właściwie nowe technologie, postęp traktujemy jako dobrodziejstwo, jak bardzo one są wykorzystywane w wojnie na rzecz agresora. Na rzecz agresora, który dzięki poprzez te technologie uprawia określony system propagandy, dezinformacji, fake newsów itd., już nie mówiąc o dronach i innych urządzeniach bazujących na, na sztucznej inteligencji. Więc to pokazuje, że świat nie radzi sobie z optymalizacją wykorzystania nowych technologii. Nowe technologie z całym ich dobrodziejstwem powodują ogromne nierówności. Mamy arystokrację cyfrową, świetnie funkcjonującą, zarabiającą na nowych technologiach i mamy analfabetów cyfrowych. Ja ciągle mówię, że to jest sytuacja przypominająca ten trudny moment w Polsce na przykład, kiedy po II wojnie światowej okazało się, że znaczna część Polaków nie umie czytać i pisać. I chwała tamtym władzom ówczesnym, które przystąpiły do absolutnie powszechnej edukacji, polegającej na tym, żeby ludzie, ludzi, także starszych seniorów, nauczyć czytać i pisać. I teraz też w różnych krajach stajemy przed takim wyzwaniem. I teraz, na czym polega trudność tych kryzysów i ich występowanie? No jeżeli nowe technologie zwiększają nierówności. Nowe technologie sprawiają, że narasta syndrom samotności, bo one umożliwiają nam izolowanie się od świata i funkcjonowanie. to to się przekłada też na kryzys demograficzny. I równocześnie nowe technologie mogą nam zastępować różne aspekty życia, które normalnie realizowaliśmy wspólnie z ludźmi. No, przekłada się to nawet na tak wrażliwe i intymne sfery jak seks, i biznes związany z, z tym narastaniem syndromu samotności, różnego rodzaju działalności, których wcześniej nie było. To wszystko sprawia, że, że ludzie coraz słabiej sobie radzą sami ze sobą. W momencie, kiedy nowe technologie, to jest świat nowych technologii to jest świat, który nas rozdziela a i rozdziela, powodując coraz głębsze destrukcje. Przecież problemem świata stają się choroby psychiczne. Jeżeli mamy oficjalną des, no, depresję, samobójstwa i tak dalej, przerażające informacje dotyczące dzieci nawet. Przecież to dzieci są skażone nowymi technologiami. Jeżeli mamy sytuację, że tkwimy w epoka smartfona, prawda? epoka smartfona, to potem się nie dziwmy, że nie ma komunikacji. I to są tylko niektóre, niektóre aspekty pokazujące, że jest coś takiego, co już dawno w literaturze było o tym mowa. Efekt zamknięcia, bariery. Czyli stare funkcjonuje, broni się przed nowym, nowe wkracza, a stare rozwiązania, regulacje, lock-in effect, czyli ten efekt zamknięcia, stare rozwiązania, regulacje nie pasują do nowych, wprost przeciwnie, zaostrzają różnego rodzaju konflikty i nieprawidłowości. Czyli mamy tutaj to przesilenie cywilizacyjne, które, ale równocześnie Gdzieś od lat 70. mieliśmy y, 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 większość krajów demokracji, y, y, demokratycznych, krajów o gospodarce kapitalistycznej, była, no, została opanowana przez y, doktrynę neoliberalną. I w tej doktrynie neoliberalnej jest akurat to, co coś przeciwnego. Czego wymagałby, wymagałby ten nowy, wymagałaby ta nowa cywilizacja? No, co, coś przeciwnie, kompletna wiara w wolne rynki, a wolne rynki mają element w sobie wmechanizowane wmontowany element samodestrukcji, bo wolno, wolny rynek nagradza najsilniejszych, najsilniejsi stają się oligopolistami. I mamy problem oligopolistycznych e, różnych korporacji, instytucji itd., które, których interesy są sprzeczne z interesami w większości ludzi. I na tym tle rodzą się różnego rodzaju konflikty, łącznie z konfliktami wojennymi. Więc jest, czyli ta doktryna neoliberalna przez cztery dekady, ponad cztery dekady, funkcjonująca w świecie, właściwie doktryna, która zdominowała świat, wolność przepływu kapitału, wolność przepływu produktów i tak dalej, a równocześnie wykorzystanie dla tej wolności nowych technologii, bo internet nie zna granic, to wszystko zostało wykorzystane w krót na rzecz krótkoterminowych interesów biznesowych, natomiast nie na rzecz yy, 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 przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom, które nowe technologie yy, przynoszą. I, I to jest i ten splot czynników, czyli yy, przesilenie cywilizacyjne, burzące ściany nośne, bo przesilenie pokazuje, że stare konstrukcje już są zmurszałe, a no, ono, nowych jeszcze nie mamy i świat się chwieje. To pytanie, czy odwołując się do teoretyków ekonomii, czy można powiedzieć, że żyjemy w świecie szumpeterowskim, tylko w takiej wersji turbo? Tak, to, ale szumpeter mówił o twórczej destrukcji. No. I teraz powstaje pytanie, czy i na ile obecna destrukcja jest twórcza. Właśnie. Czy i na ile obecna destrukcja jest twórcza. Jeżeli na przykład mamy ten syndrom narastającej świecie samotności, tak. o czym pisze Norina Herz w pierwszej na świecie książce na ten temat, o ekonomicznych y, y, kosztach samotności. Do tego stopnia, że dwa kraje na świecie już powołały ministerstwa samotności, bo, bo, bo tak duża jest destrukcja gospodarcza pod wpływem tego, że ludzie nie radzą sobie z, sami ze sobą. Te dwa kraje to Londyn i Japonia. I jeżeli te destrukcje są tak głębokie, że przekładają się na zdrowie człowieka i życie człowieka, bo z badań wynika, że gdzieś o 30% skraca się życie ludzi, którzy no, niewłaściwie nie używają nowe technologie, nowych technologii, niewłaściwie posługują się nowymi technologiami, a równocześnie rośnie skala chorób psychicznych wyłączających ludzi z, z funkcjonowania w gospodarce i rośnie liczba samobójstw, to jak to uzna, czy można to uznać za twórczą destrukcję? Chyba, że podejdziemy do technologii w sposób absolutnie e, w taki dehumanizm. sposób może tak? Tak, po prostu to przestrzegali przed tym już wielcy intelektualiści, łącznie z Einsteinem, który mówił o zagrożeniu dehumanizacją. I ta dehumanizacja postępuje. I w dodatku doktryna neoliberalna, w której pomylone zostały cele ze środkami, PKB stał się celem kupuj, wyrzucaj, konsumuj, wyrzucaj, a, a PKB jest środkiem do realizacji celu, jakim powinien być dobrostan społeczny, czyli jakość życia ludzi, a my mamy pogarszającą się jakość życia ludzi. Tylko pytanie, czy, na, czy możemy powiedzieć, że praźródłem był kryzys moralny i całościowa ekonomi, ekonomizacja życia społecznego, że ekonomia stała się w stała się... Y Najważniejszym czynnikiem kształtującym życie no i, społeczności. No i znowu, czyli środek stał się celem. No właśnie, czy tu... Środek stał się celem. Pan poruszył temat, który mo moglibyśmy no, pół dnia na ten temat mówić, ale to jest właśnie odejście od klasycznych idei wolnościowych. Nie ma nic gorszego, jak obciążanie liberalizmu w ogóle za to, co jest. Chodzi o to, że, że klasyczna, klasyczny liberalizm którego intelektualnym ojcem jest Adam Smith, został absolutnie wypaczony, wyprany z kwestii wartości i etyki. To, to do znudzenia można powtarzać, że przecież Smith, ten, ten że Adam Smith najpierw napisał książkę Teoria uczuć moralnych, a potem dopiero Bogactwo narodów. No ta pierwsza książka chyba nawet ważniejsza tak naprawdę. No to, no, a to było podłoże. No Natomiast w, w neoliberalnej doktrynie uznaje się, że wolny rynek załatwi system wartości, etykę, moralność i itd. I okazało się, że tak nie jest. Mory się zakłada, że może inaczej, właśnie błędem neoliberałów było przyjęcie założenia, że wszystko się dobrze ułoży samo z siebie. No samo z siebie, no, tak. bo to jest ten, ten bezwzględna wiara, tak. to jest fundamentalizm. Ten melioryzm tak zwany, no, typowy dla wielu liberałów, no, że no, zawsze no, ale, będzie lepiej po ale, prostu. Ale, ale wie pan, to ja nie wiem, czy to nie jest bezwzględna, czy to jest, nie lubię teorii spiskowych, ale doktryna neoliberalna jest bardzo wygodna dla takiego y, 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 samo dla biznesu, bo to jest w zasadzie mechanizm samonapędzający zyski tak. koszt, e, e, tych najbogatszych kosztem e, tych e, szerszych warstw społecznych. Przecież e, jeżeli zakładamy, że wszystko rozwiąże się rynek, to znaczy, że państwo... Jest, no nie, nie powinno się wtrącać do gospodarki. Nowa cywilizacja wymaga czegoś przeciwnego. Wymaga zwiększonej roli państwa na przykład w kształtowaniu systemów edukacyjnych, kształtowaniu rozwoju dóbr wspólnych a w, no, dla neoliberała dobro wspólne to jest jakieś wypaczenie w ogóle. To my musimy indywidualnie o wszystkie, wszystko, co nam jest potrzebne zadbać, a nie dbać o dobra w, publiczne czy wspólne. Nowa cywilizacja wymaga bardzo dużej refleksji dotyczącej właśnie tych ciemnych stron nowych technologii i działań, które mogłyby doprowadzić do, do ja to nazywam optymalizacją wykorzystania potencjału czwartej rewolucji przemysłowej. To jest warunek sine qua non, żebyśmy nie popadli w jakiś samo w jakiś mechanizm, który będzie samozniszczeniem i dla planety i dla nas ludzi, dla naszego dobrostanu i dobrobytu społecznego. Teraz ukazała się niedawno książka, ja mam ten belwers, belferski obyczaj, że, że ciągle jakieś książki tu podrzucam, ale, ale ta książka zrobiła na mnie wrażenie, to jest południowo-koreański. Filozof, politolog, potroszę, właściwie trudno mi go zakwalifikować, nazywa się Han, a imię ona ma tak skomplikowane, że nawet nie pamiętam, nie, nie potrafię wymienić, ale tytuł jest jakiś: jak, jak Społeczeństwo zmęczenia. Społeczeństwo zmęczenia to jest taki zbiór esejów, gdzie jest pokazane paradoksy. Tego, co się obecnie dzieje, no bo dokonuje się to przesilenie cywilizacyjne i te, cywil... te nowe technologie powinny nas odciążać od pracy, prawda? A tymczasem okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zaharowani i coraz bardziej yy, narastają. Rozpiętości między poszczególnymi grupami społecznymi, kształtując nierówności. Najbardziej zacharowani okazuje się są pracownicy najbardziej ucyfrowionych korporacji i teraz to powoduje. To daje e, bardzo kosztowne następstwa w postaci zawodowego wypalenia. To powoduje różnego rodzaju e, e, absurdy, na przykład pr pracownicy e, tych najbogatszych korporacji, oni mają niekiedy wymiar e, znaczy przy 8-godzinnym tygodniu pracy w sensie prawnym pracują 70, ponad 70 godzin tygodniowo, mało tego, często Niech, niechętnie korzystają z urlopów, bo utracone korzyści z tej nieobecności są coraz, coraz większe. Czyli mamy y, równocześnie ten, y, to przesilenie cywilizacyjne w połączeniu z doktryną ne, neoliberalną doprowadziło do tego, że, że y, najbardziej na tym korzysta sektor, który właściwie jest obciążeniem dla gospodarki realnej. Tym sektorem jest spekulacyjny sektor finansowy. Finansjalizacja świata. Finansyzacja jest... świata, tak. I ja myślę, że noblista pan profesor Tobin tam się w grobie przewraca, jak patrzy, co się stało z jego Postulował ide ten podatek, prawda? ideą podatku tak, tak. Tobina. On proponował bardzo delikatne obciążenie podatkami tych spekulacyjnych. Zaznaczam, że spekulacyjnym. Nie chodzi tu o kredyty bankowe, o ten, nie chodzi o tę fundamentalną działalność banków, tylko chodzi o czyste spekulacje. Chodziło o to, żeby op opodatkować po to, żeby one bezkarnie, że tak powiem, się nie rozwijały. Mamy zupełnie coś przeciwnego. I to pisze o tym też Mariana Macucato w, w tej książce Wartość Wszystkiego czyli kto kreuje wartość, tam jest taki podtytuł: kto kreuje wartość, a kto wysysa, przejmuje tę wartość. No to właśnie spekulacyjny sektor finansowy jest takim typowym przykładem przejmowania wartości. No i dochodzi do absurdów, że Wartość, znaczy, uznaje się za wartościowe to, co, co, co ma wysoką cenę. No to w tym sensie szef takiej speku banku spekulacyjnego jest bardziej wartościowy niż nauczycielka. Społecznie jest akurat odwrotnie, o czym pisze Greiber w książce Praca bez sensu. Więc nałożyły się na siebie. I teraz można powiedzieć tak. No, Skarżymy się, że jest, ten świat się chwieje, ten świat jest pełen chaosów, ten świat chaosu, ten świat, który nas ludzi męczy, nam, ludzi, nam ludziom, mimo postępu technologicznego, mimo że obrastamy w materialny tłuszcz, nie mamy y, poczucia dobrze, y, dobrej jakości życia, a wprost przeciwnie jest ten efekt społeczeństwa zmęczenia. I teraz można, można narzekać, ale czy na narzekaniu można skończyć? No ja, ja, to znaczy Przede wszystkim trzeba widzieć to podłoże. Jeżeli podłożem jest to, że nie umiemy właściwie wykorzystać nowych technologii, zoptymalizować w taki sposób, żeby one prowadziły do tego, co powinno być celem każdego demokratycznego kraju, czyli do. Yy, yy, poprawy, żeby służyły poprawie jakości życia. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to te, ten, ten splątany, ten, ten węzeł składający się z wielości kryzysów będzie, będzie się powiększał. Dzisiaj Pan na, na tym kongresie było bardzo dużo właśnie na tym kongresie kopernikańskim bardzo wiele miejsca poświęcono właśnie temu, o co Pan pyta, czyli systemowi wartości. Czyli ja nawet w pewnym momencie te rozważania panelistów na temat tego, jak bardzo zgubny jest każdy system, w którym nie dba się o to, co jest najważniejsze, mianowicie o humanizm. O humanizm, czyli o. Nas ludzi, że człowiek powinien być w centrum zainteresowania. Centrum zainteresowania stał się biznes, i to taki biznes, który nie służy obnażaniu wartości, tylko wysysaniu wartości. I, i to, jest, to, jest, to jest wielki problem. Czyli ja zawsze mówię, że są trzy warunki, które muszą być spełnione. To są warunki sine qua non, żeby jakoś sobie poradzić z tym chaosem. Jeszcze raz podkreślam, że on jest w pewnym sensie naturalny. W warunkach przesilenia cywilizacyjnego. Zawsze było tak, historia to pokazuje, że przesilenie cywilizacyjne to jest taki, to tak jak przy remoncie kapitalnym. Wiadomo, co przeżywamy, jak mamy na przykład w domu remont kapitalny. Więc zawsze było tak, że był chaos. Ale jeżeli, historie, jeżeli mamy doświadczenia historyczne, to powinniśmy z tego wyciągać jakieś wnioski i, i, i wprowadzać narzędzia przeciwdziałające. I ja wyróżniam trzy takie warunki. Absolutnie one same nie wystarczą, ale są warunkami koniecznymi, żeby w ogóle... Y Przeciwdziałać nieprawidłowościom. Pierwszy warunek to jest właśnie optymalizacja wykorzystania tego dorobku czwartej rewolucji przemysłowej, tego potencjału, to jest tym bardziej istotne, że uwrócił się jest piąta rewolucja przemysłowa, czyli roboty będą się same ze sobą komunikować bez ingerencji człowieka. Ja w ogóle nie mam tyle wyobraźni, nie wiem, czy ktoś ma tyle wyobraźni, żeby przewidzieć, co się, co się może stać. Natomiast drugi warunek to jest właśnie. No, odporność, kształtowanie takiej, to co taleb nazywa antykruchości, żeby nas nie zabijały te nowe procesy, a one zabijają. Jeżeli Norina Herz wykazuje poprzez rozliczne badania, że ludzie y, ludziom y, y, skraca się życie człowieka pod wpływem właśnie nadużywania, y, y, zbyt intensywnego posługiwania się nowymi technologiami. No to znaczy, że jesteśmy nieodporni, czyli jesteśmy coraz bardziej krusi. To jest akurat odwrotnie niż proponuje Totale. On mówi kruchość, wytrzymałość i antykruchość. I on Ciągle podkreśla, że świat poszedł w kierunku kruchości zanim w kierunku antykruchości. My sobie nie wyobrażamy, jak bardzo jesteśmy krusi. No, jeżeli zgubimy smartfona, to prawie jesteśmy jak dziecko we mgle. To jest to uzależnienie. Ja I z płakać. Ja nie mówię, że, że smartfony są złe, ale trzeba mieć jakby yy, 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 jakich, jakąś poduszkę. No, oczywiście, zawładnę w ciągu 15 lat, bo tyle mniej więcej mija od czasów wprowadzenia ich na rynek, no, zawładnęły nami, a młodzieżą całkowicie w zasadzie. Ale wie Pan, w przypadku młodzieży to jest szczególnie niebezpieczne, tak, no to... bo to jest oddziaływanie na mózgi tak. i oddziaływanie na zdrowie. No, jeżeli, jeżeli już amerykańskie uczelnie i to z tej najwyższej ligi były zmuszone wprowadzić wykład komunikacji bezpośredniej, bo studenci stali się cyborgami i profesorowie meldowali, że nie są w stanie w ogóle dotrzeć do myślenia tych studentów, no to to, to pokazuje, że te nowe technologie zmieniają nasze mózgi zmieniają nasze możliwości komunikacji bezpośredniej. My teraz rozmawiamy bezpośrednio, ja panu patrzę prosto w oczy, ale osoba, która siedzi cały, całymi dniami, y, y, obcuje ze sztuczną inteligencją, y, ma y, potem kłopoty, żeby normalnie się y, komunikować, y, y, no, zawierać jakieś przyjaźnie i tak dalej. I to niszczy nas. Ludzi, bo człowiek jest istotą statną. Czyli to jest drugi warunek, ten antykruchość, a nie odwrotnie, i trzeci warunek to jest regulacje. No niestety tu są potrzebne regulacje. Oczywiście my tego jeszcze nie umiemy, trzeba się tego nauczyć, ale y, ja, ja sama mam wątpliwości, bo jak czytam taką książkę, jak to y, ta książka Noriny Hertz o samotności, jeżeli ona w wywiadzie dla szpigla mówi tak. Skoro jest y, regulacje dotyczące spożywania narkotyków, używania narkotyków, skoro są regulacje dotyczące palenia papierosów, czyli różnego rodzaju regulacje, że tam na paczce musi być napisane, że tam ten papieros szkodzi, to powinny być regulacje w szkołach na przykład i na uczelniach dotyczące... Y, y, zakresu wykorzystywania nowych technologii. Ona nam podaje, że siedzenie w smartfonie nie przez cały dzień to jest równowartość wypalenia 15 papierosów. A młodzież nie powinna palić papierosów, więc nawet proponuje, żeby był zakaz używania smartfonów i sieci społecznościowych, bo też paradoksalnie w szkołach w szkołach średnich. Paradoksalnie sieci społecznościowe wpychają nas w choroby psychiczne i samotność, jeżeli nadużywamy, oczywiście, bo w sieciach się pokazujemy jako piękni, młodzi, tak. bogaci, a, a rzeczywistość skrzeczy. Co więcej, po drugie, nie jesteśmy w stanie potem już rozmawiać na żywo, chyba, bo. Przekazaliśmy nie, nie widzimy drugiego człowieka, nie czujemy go, nie ma zmysłu dotyku. No, no cyborgami to, no się stajemy się cyborgami. Nie pod, przestajemy potrzebować realnej obecności drugiej osoby, prawda? To... No i niestety wszystko wskazuje na to, że te procesy będą się nasilać. Znaczy, krótko mówiąc, jest parę zawodów, które na pewno nie będą nie doświadczą ani bezrobocia, ani niskich płac. Te, te, te zawody to właśnie ta arystokracja cyfrowa, o której y, mówiłam, czyli ci wszyscy, którzy rządzą cyfrowym światem, ale mówię rządzą. No, wystarczy powiedzieć, że oligopoliści, czyli Gafam, Google, Amazon, y, Facebook i, i Microsoft, y, oni mogą właściwie zawładnąć światem, jakby chcieli. I, 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 I mogą rzutować na politykę, na wybory w krajach demokratycznych w końcu. Więc to, jest, to są procesy, które już się zaczęły, dużo szkód już narobiły, dużo, dużo krzywdy dla ludzi, a my ciągle nie mamy rozwiązań. No, Unia Europejska zauważa, że rosną nierówności i trzeba się tym zająć, ale ciągle rosną. A technologie cyfrowe jeszcze bardziej je pogłębiają. Żeby nasza rozmowa nie była potraktowana jako rozmowa dwojga, dwóch osób, które są przeciwne nowym technologiom. Wprost przeciwnie, ja jestem oczarowana nowymi technologiami i staram się obficie z nich korzystać, ale trzeba sobie zdawać sprawę z ciemnych stron nowych technologii. I teraz podsumowując, można powiedzieć, że. Ta multiplikacja kryzysowa, która występuje, to jest e, podłożem takim najbardziej pierwotnym, to jest to przesilenie cywilizacyjne, a na to nakłada, nakładają się wynikające z doktryny neoliberalnej e, rozwiązania systemowe, które jeszcze bardziej nas wpędzają w te, w ten chaos, jaki przynosi nowa cywilizacja. I pewnie to się utrzęsie po iluś tam latach no, albo, albo też padniemy w jeszcze inną jakąś e, e, takie w jeszcze inne trzęsawisko jak ta piąta rewolucja się pojawi, ale na pewno jakieś rozwiązania się znajdą, bo historia to potwierdza, że ludzie sobie z tymi cywilizacjami radzili. E, Długo trwało, były ofiary i teraz też już są ofiary, ale nigdy wcześniej te poprzednie rewolucje trzy przemysłowe, ani pierwsza z maszyną parową, ani druga z żarówką, ani trzecia z komputerem, nie doprowadziły do tak głębokich destrukcji, i tak głębokich przemian, i takiego silnego burzenia ścian nośnych dotychczasowego systemu. Yy, nigdy wcześniej takich procesów nie było. Jeżeli są zburzone ściany nośne, a nie ma nowych konstrukcji, no to system jest niestabilny. Wystarczy, że jedna ściana nośna jest naruszona, a tutaj są naruszone właściwie wszystkie trzy, bo mamy te filary systemu to jest po, yy, wzrost gospodarczy, no to stał się PKB celem zamiast środkiem do realizacji celu. Konsumpcjonizm, wzrastaj, wzrastaj, konsumpcja. Postęp społeczny to jest drugi filar, postęp społeczny, no to jeżeli mówimy o społeczeństwie zmęczenia, to gdzie jest ten postęp społeczny? I ekologia, trzeci filar. No i co? Co mamy z klimatem? No mamy to, co mamy. Lato albo wiosna w lutym, a, a było kiedyś, że luty podkuj buty. Więc to, to są naruszone filary, a jak są naruszone filary, czyli ściany nośne, czy ściany nośne, to system się chwieje i jesteśmy w takim. W chwiejnym świecie multikryzysów albo permanentności kryzysów, wystarczy powiedzieć, że badacze kryzysów z, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego za dziesięciolecie 1997-2007 wykazali, że było setki kryzysów, kilkaset kryzysów, a w okresie, kiedy nie było doktryny neoliberalnej, tylko w jednym kraju pojawił się kryzys. Ja mówię o kryzysach finansowych, a w okresie międzywojennym raz na 10 lat średnio pojawiały się kryzysy. A teraz mamy taką kryzysowość, która jest właśnie cechą stałą. A tak być nie musi, bo my ludzie od tego jesteśmy, żebyśmy pracowali nad bardziej przyjaznymi dla nas systemami. Pani profesor, bardzo dziękuję.